policja, wojsko, służby mundurowe, które już są narzędziem zakulisowej grupy, a lada chwila staną naprzeciwko nas. Nie będę tu określał ram czasowych, ale to już niedługo. To przecież nasi znajomi, koledzy, rodzina, jednym słowem bliscy, lub bliscy naszych bliskich. Po prostu ludzie tacy jak my, tylko zaprogramowani NLP, hipnoza, sugestia. Apeluję do wszystkich, którzy mają takich bliskich w służbach, rozmawiajcie z nimi o tym, że już za czas jakiś może się stać przecinek, że staniemy naprzeciwko siebie. I oni, choć być może nie będą przyznawali racji swoim przełożonym, to będą musieli wykonywać rozkazy. To już się zdarzało niejednokrotnie, nawet w naszej najnowszej historii. Rozmawiajcie o tym, że dzieje się źle, tłumaczcie im przecinek, że służą ludziom, którzy nie dbają o nasze dobro, społeczeństwa, tylko o swoje własne dupska, i że wykonując rozkazy chronią te dupska, przez które dzieje się źle. Jeżeli chcemy liczyć na jakąkolwiek pomoc ze strony mundurów, musimy im pomóc zrozumieć, o co chodzi i jak już w niedalekiej przyszłości mogą sprawy wyglądać, a wtedy, po której stronie staną jako zwykli ludzie w trochę innym ubraniu. Jest to niesamowicie ważne w niedalekiej przyszłości, żeby ludzie, z których zrobiono maszynki do wystawiania mandatów i wykonywania poleceń, które to niejednokrotnie są sprzeczne z przysięgą, pod którą działają, ogarnęli, jak to naprawdę wygląda i dokąd zmierza, oraz jak tragicznie przy ich udziale może się zakończyć. Nosiłem się z pomysłem napisania takiego apelu już jakiś czas, ale zawsze natłok zajęć mi przeszkadzał i temat uciekał. A moim zdaniem, i nie tylko moim, ludzie, którzy trzymają łapy na tych zaprogramowanych mundurach, są tego samego zdania. Ludzie ci odegrają kluczową masowo rolę w przyszłych wydarzeniach, których dzięki sprawnemu działaniu możemy uniknąć. Pozdrawiam i wysyłam pozytywne wibracje. Setch.